Mateusz Kaniowski, MMA.pl, a razem ze mną Nick Terminator, sprawca jedynej zadymy na pierwszej części konferencji. Co tam się wydarzyło? To co się wydarzyło? Myślę, że właśnie tak jak mówiłem o tym szacunku wcześniej, chwileczkę, Body Chris nie okazał mi szacunku, ja nie okażę mu szacunku na walce ani po walce. A co tam się stało? No, popchnął mnie po prostu i no, to był właśnie dla mnie brak szacunku. Tak w ogóle to brzmi się... Nie zamierzałem ogólnie z nim wchodzić w jakieś tam popychanki, no ale... Ale chciał się po prostu pokazać. Ja się pokażę 30 albo 29 już na ważeniu. A tam dobrą minutę widziałem, wyrywałeś się o ochronie. No, chciałem jeszcze po prostu go topnąć, go kurwa, bo wiesz, no, jak to jest, nie? Ale no nie udało się. Za dużo byków na mnie poszło. Słuchaj, wszyscy są ciekawi, dlaczego jesteś Terminatorem, o co chodzi? Wiesz co, słuchaj, mam 42 lata, wcześniej uprawiałem sport. Jaki? Wiesz co, różny sport, po prostu byłem sportowcem, różny to był, i wiesz, i też kulturystyka była, ale mówię, 42 lata teraz z chwili na chwilę, teraz przez ćwiczenia staje się coraz mniejszy, ale to dlatego, że przygotowuję się z wagą, tak mówię, do 5 kilo przygotowałem się po prostu na walkę, no i jeśli chodzi o samą ksywę, no to po prostu no, stawiam na siebie, jest bardzo dużo ludzi, którzy postawili na mnie, no i po prostu dlatego Terminator, muszę to wygrać, nie ma innego bata, nie? A co się stanie, jak Terminator przegra? Wtedy wszystko tak naprawdę upadnie, cały mit Terminatora. No jak mówię, z racji mojego wieku może być różnie to się może potoczyć. Mam nadzieję, że nie zejdę na zawał na tej gali. W każdym razie, no, jeżeli przegram, no więcej już nie zobaczycie mnie w klatce. A jeżeli chodzi o twoje treningi, co trenujesz? Trenuję sporty walki, w tej chwili sporty walki. Tak, ale dokładnie. O co? MMA czy jakieś znaczy, no MMA i tajski boks. Tak byłem przygotowany po prostu, nie? Stójka i parter. Czyli co jest twoim takim najsilniejszym punktem jednak? Stójka czy parter? Wiesz co, myślę, że stójka, ale do parteru też byłem przygotowany. Chodź tu na chwilę, chodź. Do parteru byłem przygotowany, bo tutaj jest byk, który sporo waży, po prostu on sporo waży, także ciężko było go przewrócić, jeśli chodzi o parter, także dał mi ostry wycisk. Czyli rozumiem trener? Tak, znaczy... W parterze. Parterowe. Rozumiem. Dobrze, czyli jak będzie wyglądała walka z Body Christem? Myślę, że skończy się w ciągu 10 sekund, mam nadzieję, że uda mi się go znokautować po prostu. On dużo mówi, no wiadomo, no, różnie może być, klatka zweryfikuje, jak to się mówi, ale będę starał się dać z siebie wszystko, po prostu położyć go bardzo szybko i zakończyć to po prostu, po prostu wyśmiać go, tak jak mówię, nie okazał mi szacunku, ja nie okażę szacunku jemu. Dobra, dzięki wielkie, powodzenia. Dzięki. Thank you.